Ustalenie pochodzenia naszych nazwisk jest jedną z najciekawszych tajemnic historii. Każde z nich kształtowało się często za sprawą tysięcy przypadkowych zdarzeń, ale dzisiaj, nawet po setkach lat, możemy próbować dekodować te procesy, ale nie jest to zadanie proste, dlatego że dzisiaj w Polsce w użyciu znajduje się prawie 500 000 nazwisk. Ale dlaczego w ogóle zaczęliśmy ich używać? Aż do XIII wieku w Polsce używano raczej tylko imion i w zupełności to wystarczało. Bulla Gnieźnieńska z 1136 roku wyliczała wsie i chłopów w nich mieszkających i mieliśmy tam takie piękne nazwy osobowe jak na przykład Kłobuczek, Pępik, Kędzierza czy Chrap. Ale to jeszcze nie były nazwiska. Naprawdę nie do końca wiadomo, co to w ogóle było, ale jedno jest pewne. Jeden chłop miał przyporządkowaną jedną nazwę osobową. Ale potrzeba coraz większego doprecyzowania, o kogo chodzi, rosła wraz z tym, że ludzi było po prostu coraz więcej. Dopiero w XIII wieku pojawiają się dodatkowe określenia, głównie w warstwach wyższych, u szlachty, duchowieństwa czy bogatych mieszczan. Stosowano wtedy najczęściej dodanie imienia przodka, Jan, syn Pawła, czy dodanie jakiejś cechy charakterystycznej, na przykład Jan Mały, albo dookreślenie miejsca pochodzenia Jan z Czarnkowa. I to właśnie z takich dopełnień wykształciły się później nazwiska. W XIV i XV wieku coraz śmielej dodaje się takie określenia, także w 1420 roku w jednej z ksiąg mogliśmy przeczytać, że ziemię sprzedał Jakub zwany Kuta z Trześniowej. To są aż dwa doprecyzowania. W XVI wieku posiadanie nazwiska jest już powszechne, a takie dodatkowe określenia zaczynają się nawet pojawiać wśród chłopów. Natomiast w XVII wieku nazwiska zaczynają być dziedziczone, głównie wśród szlachty i bogatych mieszczan. Do tego czasu te właśnie dodatkowe nazwy dziedziczone nie były, dlatego XVII wiek to ten moment, kiedy nazwiska pojawiają się w takim brzmieniu, jak to znamy dzisiaj. Wiek później nazwiska są już rozpowszechnione, chociaż u Żydów i u chłopów obowiązek posiadania nazwiska wymusili dopiero zaborcy. Zastanówmy się jednak nad tym, jak polskie nazwiska były w ogóle tworzone. Ogromna część polskich nazwisk została utworzona od przydomków albo przezwisk, a proces ich tworzenia byłby identyczny, gdybyśmy to robili dzisiaj. Jeśli znalibyśmy kogoś, kto piecze świetne podpłomyki, to nazwiemy go kucharkiem i właśnie stąd wzięło się to nazwisko. Natomiast jeśli ktoś nowy przybyłby do naszej osady, to wtedy niechybnie zostałby nowakiem, czyli osobą nową, przybyłą z daleka i wszystkie pochodne nazwiska Nowakowski, Nowacki i tak dalej wzięły się właśnie z tego. Ale takich przykładów jest dużo, dużo więcej. Jeśli w naszej osadzie żyła osoba o łagodnym usposobieniu, taka, która na przykład jest wiecznie wesoła, to powiemy o nim Wesoły. I od tego właśnie weźmie się XVI-wieczne nazwisko Wesołowski. I jeśli na dodatek był szczęśliwy, to obwołamy go Szczęśniakiem albo Szczęsnym. Czasami bywa jednak, że w naszej wiosce żyje delikwent mniej pozytywny, być może nazwiemy go Gorlewski. Od staropolskiego czasownika gorlić się, złościć, denerwować. Pozytywne dzisiaj określenie gorliwy wzięło się właśnie od tego słowa i dawniej oznaczało osobę, która jest złośliwa, takiego złośliwca. Może to być też perczak, od staropolskiego perkać, czyli prychać, obrażać się. Innym razem nie trzeba było wiele, aby taki przydomek uzyskać. Wystarczyło urodzić się wieczorem i już było się wieczorkiem. Taka jest właśnie etymologia tego nazwiska, ale tak właśnie proste bywają czasami pochodzenia polskich nazwisk. Dzisiaj takie przydomki nie mają już pierwotnego znaczenia, bo jak ktoś nazywa się Musiał, to wcale nic nie musi, chociaż być może jego przodek miał jakąś powinność, jakiś obowiązek, stąd takie nazwisko. A Jan Malec może mieć dzisiaj 2 metry wzrostu.
Natomiast dawniej prawdopodobnie takie przezwiska, przydomki miały jakiś związek z prawdą i bardzo dobrze widać to po przykładzie polskich władców. Dokonajmy sobie ich przeglądu, rozpocznijmy od tych bardziej pozytywnych. Taki na pewno był Bolesław I Chrobry, w języku staropolskim chrobry oznaczał odważny, waleczny, był to więc Bolesław I Odważny. Tak podobnie Bolesław IV Kędzierzawy, jego przydomek wziął się od pięknych włosów, o które książę lubił dbać. Kędziory włosy dały mu właśnie taki przydomek. Nieco mniej szczęścia miał już niestety Bolesław Krzywousty, który według niektórych historyków miał zniekształcone usta, chociaż niektórzy badacze twierdzą, że taki przydomek zawdzięcza temu, że kłamał, dlatego miał krzywe usta. I ostatni przykład, wspaniały król Władysław I Łokietek, który swój przydomek zawdzięczał niskiemu wzrostowi. Niektórzy podśmiechiwali się, że miał zaledwie łokieć wysokości, stara miara mierzona od końca środkowego palca aż do stawu łokciowego. W rzeczywistości Łokietek nie był aż tak niski, miał około 150 cm wzrostu, ale wiadomo, że przydomki rządzą się swoimi prawami. Natomiast inne przydomki, przezwiska nie są już wcale takie proste w zdekodowaniu. Tak było na przykład z nazwiskiem Kaczmarek. Niektórzy twierdzą, że pochodzi ono od zawodu karczmarza, więc osoby, która prowadziła dawniej jakąś gospodę czy zajazd, i to jest prawdopodobna wersja, ale inni twierdzą, że to nazwisko stało się aż tak popularne z trochę innego powodu. To nazwisko mogło pochodzić również od ludzi, którzy w takich karczmach bywali, czyli lubili się dobrze bawić. Kaczmarek w takim znaczeniu byłby więc określeniem pewnej cechy charakteru. Kiedy takie przydomki stały się nazwiskami, tego niestety nie wiemy. Najpewniej stało się to na przełomie XVI i XVII wieku. Ale to nie była jedyna droga formowania się polskich nazwisk. Inną formą dodatkowej identyfikacji były określenia związane z zawodem. Tak było na przykład przy okazji Kowala, który dał początek drugiemu najpopularniejszemu polskiemu nazwisku, czyli Kowalski właśnie. Zresztą ten zawód był niezwykle ważny w całej Europie, dlatego nie ma się co dziwić, kiedy tych Kowalskich mamy trochę rozsianych, bo mamy na przykład w języku niemieckim Schmidt, czy w języku angielskim Smith. Takie nazwiska, które pochodziły od zawodów, mają często specyficzne końcówki. Taką końcówką jest nik, na przykład w nazwisku Bartnik, pochodzącym od staropolskiego słowa barć, czyli takiej dziury wydrążonej w drzewie, w której hodowano pszczoły. Być może taki Bartnik dawniej pochodził z rodziny pszczelarskiej. Natomiast inna specyficzna końcówka, na przykład aż, widoczna w nazwisku Bednarz, oznaczała dawniej osobę, która wytwarza na przykład beczki. Innym razem nazwa zawodu wchodziła do brzmienia nazwiska bez dodatkowych końcówek. Tak jest na przykład w nazwisku woźny, który dawniej nie był pracownikiem szkoły, ale pracownikiem sądu. I na przykład woźny sądowy dostarczał wyroki sądowe. I to właśnie od niego wzięło się bardzo popularne polskie nazwisko woźniak. Podobnie sytuacja ma się z urzędami, na przykład z urzędem wójta, wójcicki, wójcik. Ta popularność tych nazwisk teraz zapewne jest związana z tym, że wójt stojący na czele miasta w tamtym czasie był dość popularnym urzędem. Niektóre przyrostki dokładane do nazwisk od razu sugerują nam pewien stopień w ramach hierarchii zawodowej. O ile nazwisko tkacz dawniej zapewne odnosiło się do mistrza tkactwa, osoby, która obsługiwała takie wspaniałe maszyny, to już tkaczyk było albo zdrobnieniem, albo co bardziej prawdopodobne czeladnikiem, który tak samo obsługiwał te maszyny. Identycznie sytuacja ma się z innym XIV-wiecznym nazwiskiem, krawiec, tutaj zapewne mistrz krawiectwa, ale krawczyk to już czeladnik, który tak samo jak jego mistrz szyje ubrania. Podobnie sprawa ma się z XV-wiecznym nazwiskiem szewc i tutaj utworzonym od niego szewczykiem. Znowu mamy do czynienia z czeladnikiem, tym razem tym, który szyje buty. Co ciekawe, więcej osób w Polsce ma nazwisko Kuc
niż koń, ale jedno jest pewne, że nazwiska odzwierzęce w Polsce są niezwykle popularne, pomimo tego, że być może czasami nam się ze zwierzętami nie kojarzą. Tak jest z nazwiskiem religa, które dawniej oznaczało takiego starego, spracowanego konia. To, dlaczego ludzie przyjmowali nazwisko odzwierzęce, też nie jest do końca taką prostą sprawą. Dlatego, że jeżeli mamy kogoś o nazwisku wilk, to być może on wyglądał jak wilk, albo jak wilk się zachowywał. Ale już osoba o nazwisku Wilczek mogła być synem pana Wilka albo po prostu posiadać konia maści wilczatej. Natomiast już bardzo dawno temu, nawet w dokumentach poznańskich z XIV wieku, mogliśmy określić, że w Polsce żyli tacy ludzie jak Przypko zwany Lisem czy Jan zwany Baranem. Ale to jeszcze nie wszystko, bo polskie nazwiska skrywają o wiele więcej innych tajemnic.